Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Chorzy. To oczywiście kolejny odcinek Dying Light. Dzisiaj ogarniemy sobie ostatni quest poboczny, który został mi tak naprawdę na liście. Czyli zresetowanie północnej oraz wschodniej podstacji na 5. Gdzieś pomiędzy odcinkami, tak jak mówiłem jakiś czas temu, ogarnę sobie jakieś dodatkowe questy. Siema, witam, cześć. Miałem nadzieję, że zdobędę zrzut. Niestety to już jest opustoszałe. Fruń. Dobra, dostańmy się do pierwszej podstacji. Tuż przed nami. Na wszelki wypadek zatrzymam sobie kotwiczkę, może mi się przydać. Skorzystajmy z dachów. Mam naprawdę nadzieję, że podstacja nie znajduje się gdzieś pod ziemią, ponieważ to będzie problem, biorąc pod uwagę przemieńców. Trafię, trafię, trafiłem. Dobra, 100 metrów przede mną. Nie, nie o to chodziło. Ale dobra, korzystając z okazji. Fruń. Wracamy praktycznie chyba do pierwszej bezpiecznej strefy, jaką kiedykolwiek odkryłem, czyli tutaj. Widzę, że ktoś się tutaj zadomowił. Fuck! Co ty tu robisz? Co to za masakra? Mówisz serio? Nie wiesz, kim jestem? A powinienem? Jasne, że tak. Z zabijania zombie zrobiłem dziedzinę sztuki. Jestem El Jefe. El Jefe, zabójca zombie. Wiem, że o mnie słyszałeś. Czekaj, czekaj, mam pomysł. Chcesz się ze mną zmierzyć, nie? Sprawdzić, kto lepiej zabija zombie. Zobaczmy, kto ich więcej poćwiartuje. Zobaczymy, jak się wykrwawiają. No dobra, El Jefe, zostawmy cię na razie. Nie chcę żadnych wyzwań, przynajmniej na razie. Póki mam jeszcze questy poboczne. Chciałbym zamknąć w dzisiejszym odcinku ostatni quest, tak jak mówiłem, z podstacjami oraz napięciem. Zakładam, że to nie będzie takie proste, że po prostu sobie wejdziemy i już. Może jednak? Halo? Jestem w podstacji. Znajdź tablicę i włącz przełącznik. To zrestartuje system. Zrobione. Dobra, teraz zrób to samo w drugiej podstacji. Dobra, podstacja numer 1 załatwiona. Zbierzmy sobie loot. Wynośmy się do następnej. Kolejne 200 metrów w tamtym kierunku. No raczej nikt nie dojdzie. Najlepszą opcją raczej będzie dostanie się gdzieś na dach. Tak, parkour. Może wyłączmy sobie latarkę w środku dnia. Wow, trochę za wysoko. Jestem w pobliżu nieaktywnej, bezpiecznej strefy. Czy chcę ją w tym momencie uwalniać? Nie do końca wiem, gdzie znajduje się ta strefa. Ale może korzystając z okazji, że tutaj jestem. Nie, nie wstawaj. Cześć. Ktoś jeszcze? Dobra, wygląda na to, że nie. Nie jestem stuprocentowo pewien, jak mogę zabezpieczyć tą strefę. Zasadniczo musiałem coś uruchomić, jakiegoś rodzaju ogrodzenie. Raczej nie tutaj. Ha!
błagam, powiedzcie... No tak, przegapiłem to. Dobra, strefa odblokowana, podążajmy dalej do podstacji. Która praktycznie znajduje się tuż nieopodal. To nie było trudne. Tak na dokładkę. Halo? Na wszelki wypadek otwórzmy sobie to. Ostry elektryk. Okej, może się przydać. Nie wiem kim bądź czym jest ostry elektryk. Kolejny przełącznik. Dobra, Alfie. Dwie z głowy. Została jedna. Jeszcze jedna? Myślałem, że tylko dwie musimy zrobić. Dobra, została centralna podstacja gdzieś tam. Ou! Zdecydowanie nie o to mi chodziło. Czy to jest miejsce, gdzie testowałem mój miecz ostatnim razem? Tak mi się wydaje. Jezu, jakie to jest OP. Cicho. Nie chciałem otworzyć bagażnika, chciałem wykończyć ciebie, ale okej. Skoro tak, chcesz się bawić. Ty chyba rozpadłeś się na kawałki. Fuck, nie udało się. A miało być tak pięknie, miałem go zajść od tyłu. No cóż, tu raczej się nie przedostanę. Jestem w rozdzielni. Musisz znaleźć główną tablicę. Jest w którymś budynku. Serio? Serio? Fuck. Okej, czy mam jeszcze jakieś bomby, albo granaty, albo cokolwiek? Ekwipunek. Amunicja, zrzuty. Zapasy, gwoździe, elektronika, nie widzę nic zabójczego. No cóż, chyba będę musiał poradzić sobie ręcznie. Fuck, okej. Trochę zbyt duże stado. Czy mogę w jakiś sposób podpalić? Okej, nie mam amunicji. Wydaje mi się, że mam amunicję do dwururki. Dobra, mam jeden nabój do dwururki. Który teoretycznie nie dał mi nic. Dobra, rozpocznijmy przeszukiwanie. Czy istnieje opcja, że miejsce, którego szukam, jest w tym budynku? Jeżeli tak, to jakoś muszę się tam dostać. A następnie przeżyć. Fuck, to może być problem. Dobra, wykopmy stąd wszystkich. Głowy spadają. Ja nadal prawie żyję. Okej, ktoś dostał się za moje plecy jakimś cudem. Apteczka? Nie. Wyjazd. Nawet o tym nie myślicie. Nie ma takiej opcji. Nie wchodzicie, nie ma wjazdu dla dresiarzy.
ani zombie. A tym bardziej zombie dresiarzy. Dobra, wycofanie, naprawmy moją broń może. Jeżeli to nie jest to miejsce, no to mamy gruby problem. Ponieważ nie widzę opcji wejścia do środka. Jezu. 30 klatek rządzi. Może tak? Jeszcze raz. Może sierp? Dobra, postarajmy się ich wszystkich wybić. Może będę ich dobijać, kiedy leżą. To może być lepsza opcja. Na przykład ciebie. Oraz ciebie. No ciebie nie jestem w stanie dobić. Dobra, mam nadzieję, że jestem w dobrym miejscu. Ups. Wygląda na to, że nie. Dobra, zbierzmy cały loot, skoro wykończyłem już ich wszystkich. Nie wiem, czy ma sens tutaj kamuflaż. Żyjesz? Dobra, wykończyliśmy dużą grupę. Zbierzmy sobie to wszystko. A następnie zastanówmy się, jak wejść do środka. Dobra, następni przychodzą. Z jednej, jak i z drugiej strony. Fruń! To nie będzie prosty quest. Naprawdę przydałyby mi się granaty albo jakieś inne materiały wybuchowe, może koktajle Mołotowa. Dobra. Cios z góry. Jak dla ciebie, ja się wycofam. Fuck. Okej, trochę was się robi dużo. Jeżeli nie jest to ten budynek, to pozostaje chyba tylko tamten. Tam raczej nic nie widzę. Dobra, spróbujmy przebiec pomiędzy nimi. Może dostać się. Fuck. Trochę was tutaj dużo. To bardzo by mi się przydało. Serio? Powiedzcie, że to jest miejsce, gdzie muszę zrobić ten quest i nie będę musiał ich wszystkich mordować. Niedostępne za dnia? Słucham? Nie do końca rozumiem, dlaczego to jest niedostępne w czasie dnia. Ale cóż, dobra, prześpijmy się do nocy. Trochę mi się to wszystko nie podoba. Nie mogę też spać? Zobaczmy, która jest godzina. 17:30, już niedługo nadejdzie noc. Może rozglądę się po okolicy, wykorzystam ten czas na mordowanie zombie. Raczej nie mogę ich tutaj wpuścić, chociaż to bardzo przydałoby mi się do zabójstw. Każdy kopniak w tą stronę praktycznie byłby trupem. Czy chcę tam wracać? Nie do końca.
dlaczego muszę włączyć bezpieczniki w nocy? I dlaczego nie mogę się przespać? Może coś do zrobienia na dachu? Raczej nie. Znajdźcie spokojny kąt, żeby przeczekać noc. Uważajcie na siebie i do zobaczenia jutro. Okej, wygląda na to, że noc nadeszła. Nie do końca wiem, dlaczego mam to zrobić nocą. Okej, przecież Ayo stwierdził, że noc nadeszła. The fuck? Dobra, albo ja czegoś nie rozumiem, albo coś tutaj jest bardzo nie tak. Może spieprzyłem coś na zewnątrz? Wydaje mi się, że nie. Może tą bramę trzeba... No nie, tej bramy nie trzeba raczej zamykać. Raczej nic nie przegapiłem. Zona, kosmiczny pies. Fajnie, tylko co ja mam zrobić? Może oprócz zbierania tego całego lootu? Nie, nawet nie podchodź. Zresztą też nie, ani ty. Dobra, wynośmy się stąd. Ja dalej nie rozumiem, co w tym momencie powinienem zrobić. Jest noc, tak? Zakładam, że... Fuck! Nie, dobra, wynieśmy się stąd. Cholernie szybko. Ciemno, jak nie powiem gdzie. Zdecydowanie mamy noc. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Może powinienem zabezpieczyć w jakiś sposób tą strefę? Ayo powiedział, że jest noc, więc jest noc. ...20:56, może 21:00 jest głęboką nocą? Okej, tak to wygląda. Ayo ostrzegł nas chyba pół godziny za wcześnie. Zrobione! Odpalaj! Moment, moment! Żryjcie plot, popieprzeńce! To było zajebiste, Crane. Bez kitu. Przyjdź tu do mnie, jak wrócisz. Mam coś dla ciebie. Okej, rozumiem. Chodziło tylko i wyłącznie o to, żebyśmy mieli pokaz fajerwerków. Najmniej brzmi, jak ja mam się stąd wydostać? Rozumiem, że tędy nie jest dobrą opcją. Dobra, żyję. Trochę obrywam, ale wyszedłem. Nie do końca rozumiem, co się dzieje. Dobra, znikajmy stąd. O ile dobrze pamiętam, powinniśmy wrócić do wieży. Quest jednak się zakończył. Dobra, wykończmy ciebie. Okej, o tobie raczej nie było mowy. Fuck.
Dobra, jak mogę się stąd wydostać? Jakieś pomysły? Może wejść tutaj? Apteczka? Jeszcze jedna apteczka. Żyje. Jezu, bezpieczna strefa, to coś się upiekło. Wydaje mi się, że raczej poczekam sobie do rana, zanim pójdę do wieży. Mam nadzieję, że mimo ostatnich 5 minut trochę chaotycznego gameplayu odcinek wam się podobał. Ja poza odcinkiem dojdę sobie do wieży. Jezu, kto się tak drze? Wejdźmy do domu, będzie ciszej. Mogę zamknąć drzwi? Cisza, spokój. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i jak zawsze do usłyszenia następnym razem. Cześć!